Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam w kolejnym odcinku Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Jesteśmy w lesie, w którym odnaleźliśmy Rona, a w zasadzie Ron odnalazł nas i udało nam się zniszczyć Horcruxa, czyli ten medalion Salazara Slytherina. No a teraz musimy wrócić do obozu, żeby spotkać się z Hermioną. Którędy? No, podejrzewam, że znamy ścieżkę, dokładnie jest to ta sama ścieżka, którą przebyliśmy, żeby przejść tutaj. Pytanie, czy tak samo długa? Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno nie zamierzam się jakoś wielce tutaj z tymi wszystkimi pająkami bić, bo i po co? Ale tak, zdecydowanie tutaj mamy, kurde, w drugą stronę, nie? Biegianko, bachanocyt. Aha, i te bachanki nas widzę, że wszystkie będą teraz atakować, tak? Podgryzać nas w dupala będą. Ty, ale w sumie na bachanki nie tylko bachanocyt jest dobry, ale podejrzewam, że taki eliksir wybuchowy też mógłby zadziałać. O kurde. No i to może być problematyczne. O, shit, udało się. Zapomniałem, że tutaj jest ta wierzba bijąca w ogóle. Okej, okay, tędy. No, zazwyczaj pająki nie robią nam aż takich... Nie robią nam aż takich obrażeń. Kurde, myślałem, że będę musiał... jest na pewno na mnie wściekła. A, może jednak będę chciałem musiał... od razu wrócić, ale nie wiedziałem, jak was znaleźć, dopóki nie użyłem wygaszacza. Czy aby na pewno tą ścieżką szliśmy? Myślicie, że możecie być więcej? Oczywiście, tu będzie ich bardzo dużo, Ron. Nie żebym cię w jakiś sposób zniechęcał do dalszej podróży, ale tak, będzie ich bardzo dużo. Szkoda tylko, że nie możemy się deportować. O, świetnie. No to mamy problem. Są infernusy plus bijąca wierzba. Może to być problematyczne i to dosyć mocne. Wstawaj, 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 Harry. Okej, dobra, git. Eliksir uzupełniający krew. Czyli się wyleczyliśmy trochę po tych obrażeniach od drzewa. Shit, ile tu nagle pająków. Nie tylko pająków. Oszty w życiu. Dobra, za drzewko. Oszty w życiu. Dobra, mogłem zostać za tym drzewkiem. Pomóż Ronowi dostać się do obozu i spotkać z Hermioną. To jest tylko najlepsze. Pomóż Ronowi. Nie mam zielonego pojęcia, co robi Ron za moimi plecami. Ale prawdopodobnie załatwia to, czego ja nie załatwiłem. Czyli eliminuje przeciwników. Ale my już raz tą drogę oczywiście przebyliśmy. Z wrogami tak mniej się byliśmy niż więcej. Ale nie będę, kurde, każdego pającora bił. A ciszka, skąd się tu wzięli? Przecież tu miała być nasza kryjówka chyba. Dobra. Łeba mu obiliśmy. Głupole, o nie! Ron, ale im powiedziałeś, głupole. Którędy teraz? Ty, ale my dalej nie pójdziemy. No chyba, że oni zaatakowali nasz obóz tutaj. A co nie jest szaleństwem w tym wszystkim, co robimy? Super. I przy okazji Potter Warta kolejna. Będę teraz. Zaraz, 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 zaraz.
Aha, tędy, Confringo. Dobra. Git. Wracamy do drętwoty, bo podejrzewam, że na tych zawijasach tutaj no będą właśnie jeszcze jacyś przeciwnicy. My chyba na drugą stronę. Ożysz ty w życiu. Kurde, trzech naraz. Musimy ich w jakiś sposób wyeliminować. Bo inaczej będzie lipa. A przynajmniej kilku z nich. Będą nam zaraz po plecach walić. No serio? Więcej was tu Voldemort nie miał? Wcale ich nie zaciągniemy do obozu, nie? Tego, który rozbiliśmy tutaj. O, właśnie, tu jest obóz. No, bardzo podobny do tamtych ruin. Harry! Ty! Au! Kompletny! Idioto! Hej! Ronaldzie Weasley! Au! Ty sobie poszedłeś, a nas omal nie zabił wielki wąż w Dolinie Godryka! To prawda! Przestań! Zniszczyliśmy Horcrux! Ta łania zaprowadziła nas do miecza Gryffindora. Harry utonąłby przy jego wyciąganiu. Ron ocalił mi życie, a mieczem zniszczyliśmy Horcrux. A ty pewnie myślisz, że to usprawiedliwi twoje zniknięcie? Zniszczyliśmy jeden Horcrux, ale są jeszcze trzy inne. Chyba coś znalazłam. Spójrzcie na to. Ten symbol wciąż się pojawia. Tu, w baśniach Barda Bidla, na nagrobku w Dolinie Godryka. A na weselu miał go Xenophilius Lovegood. Myślisz, że Xenophilius wie, co on znaczy? Trzeba to sprawdzić. Czyli dotrzeć do Xenophiliusa, podejrzewam. Na budowie mieszkają tam. To niedaleko. Sądzisz, że Xenophilius powie coś przydatnego? To niedaleko, jest, tylko pewnie najeżona droga. Szurnięty. Ale może nam coś powiedzieć. Ten symbol to nasz jedyny trop. Ale Dumbledore próbował nam coś powiedzieć. Inaczej po co zostawiłby mi tę książkę? Dobra, którędy? A przy okazji... Dobrze, że jest wreszcie dzień, jakaś taka ładna pogoda. Dobra, bahanocyk, tak? Dobra, bahanki możemy wyeliminować, bo one są dosyć problematyczne. W dużej ilości. Bahanocyt jeden zebrany. To szaleństwo! Jezus Maria, ale tu jest tych bahanek. Którędy teraz? Mamy dwie drogi. Jedna w lewo, jedna w prawo. A, ty kurde, gonią mnie. No serio? Wypad? No. Jeszcze jeden! Jezu, ile tutaj jest tych... patronusów. Nie, nie, nie! Powiadam nie! Wypad mi stąd. Małe gnojaki. Jeszcze jednego? Jeszcze... Kurde, aż trzy! Cyk! Cyk! Trzy razy na takiego delikwenta. Trzeba Expectro Patronum walnąć. Okej, okay. No i znowu bahanki. Zazwyczaj mamy tak, pająki, bahanki, dementorów i szmalcowników albo śmierciożerców. A tutaj co będzie? Ha, pająki, no tak, schodzące z drzewa. Trochę jak w Zakazanym Lesie, nie? To będziesz zadowolony. Kurde,
Nie mam zielonego pojęcia, którą stronę iść. W zasadzie na pająki to wystarczy tutaj wyłącznie raz jedna drętwota. Okej. Ty, no którędy teraz? No. Drętwota! Drętwota! Więcej pająków. O, właśnie. Teraz za tobą, koleżko. Tu? Drętwota! Ty, ale tu byłem. A może nie? Ja pitole, jaki labirynt! Jest wyjście z tego lasu wreszcie. O! Shit! No i bijąca wierzba oczywiście. Przed nami. Czy jesteśmy w stanie obok niej jakoś przejść, tak żeby się ją nie przejmować? Oczywiście, że tak. O, albo jednak nie. Dobra, dawaj wierzba. Siomuło ci wiatr. I teraz przechodzę. Ta-da! Infernusy, no świetne rzeczy masz tutaj, kurde, Xenophiliusie, Lordwidzie. Ja pitolę, jest! I którędy? Oh shit. Opa. Wstawaj, Harry. Okej, git. Nie! Konflingo nam potrzebne. Na szczęście nas kurde te infernusy nie gonią. Kolejny Confringo. Confringo! Świetnie. Dobra, może zostańmy przy tym Confringo mimo wszystko. Nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy musieli kolejnego przejścia odblokowywać. No i znowu bachanki. A jak bachanki, to F4. Albo wiecie co? Confringo i pająki. Wracamy do drętwoty. I bachanki akurat można by... No nie, no bez jaj, no! Ile tych pająków tutaj będzie? Dobra, te wyeliminowałem. Raz, dwa... trzy. Dobra. I teraz musimy w jakiś sposób przekraść się obok... bijącej wierzby. Czyli nie dostać? W pierdzielu. Git. Świetne, jakim od ludzi oni mieszkają. Ale chyba prawie jesteśmy na wzgórzu. Tak! Dokładnie. Panie Xenophiliusie, opowiesz nam pan coś o tym znaczku? Bing, 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 bing. Ach! Dostałem tam listkiem po dupie. Dzień dobry. Przepraszam, pan Lovegood? Co? Kim jesteście? Czego chcecie? Jestem Harry Potter. Znamy się z wesela. Oczywiście. Oczywiście. Wejdźcie. Nieładnie, Ron. Jeszcze ktoś to zauważy. Czy Luna jest w domu? Luna? O, zaraz wróci. Panie Lovegood, chcę zapytać o symbol, który pan nosi. Zaraz wróci. Ten? To znak insygniów śmierci. Znają państwo opowieść o trzech braciach? Mm. Jest w baśniach Barda Bidla, książce od Dumbledora. Jeśli dobrze pamiętam, to o trzech braciach, którym śmierć dała życzenia.
Najstarszy brat poprosił o najpotężniejszą różdżkę na świecie. Drugi o moc wzywania zmarłych z zagrobu. Trzeci o moc znikania. Więc śmierć dała pierwszemu różdżkę z czarnego bzu. Drugiemu magiczny kamień. A trzeciemu pelerynę niewidkę. Pierwszy brat wziął różdżkę i zabił czarodzieja, z którym się kiedyś pokłócił. W podnieceniu przechwalał się wielką mocą swojej różdżki. Lecz tej samej nocy ktoś go zabił podczas snu i ukradł różdżkę. Tak śmierć zabrała pierwszego brata. Drugi brat wrócił do domu. Był zachwycony, gdy kamień przyzywał dziewczynę, z którą pragnął się kiedyś ożenić. Nie należała już do świata śmiertelnych. Doprowadzony do szaleństwa jej widokiem, drugi brat zabił się, by połączyć się z nią. Tak więc śmierć zabrała drugiego z braci. Co do trzeciego brata, śmierć go szukała, ale nie mogła go znaleźć. Dopiero na starość najmłodszy brat zdjął swoją pelerynę niewidkę i przywitał śmierć. Czarna różdżka, kamień wskrzeszenia, peleryna niewidka. Razem tworzą insygnia śmierci. Razem czynią wspólnie pana śmierci. Widzieliśmy ten znak na grobie w Dolinie Godryka. Grobie Ignotusa Peverella. Oczywiście. Ignotus i jego bracia są uważani za trzech braci, właścicieli insygniów. Dziękujemy, panie Lovegood. To chcieliśmy wiedzieć. To my już pójdziemy. Wiecie? Nie możecie iść. Wiecie, byli źli za to, co przedtem pisałem. Więc zabrali moją lunę. Kto zabrał lunę? To ciebie. Tylko tak znowu ją ujrzę. Muszę ją odzyskać od Voldemorta. Nie! Tabu! Wiedzą, że tu jesteśmy! Na zewnątrz coś jest! Zobaczmy. I to na darmo! To bzdury! Nie ma żadnych insygniów śmierci! Czy ja wiem, a peleryna niewidka? To insygniów szuka Voldemort. To ostatnia rzecz, nim przejmie władzę. Padnie! Musimy się stąd wydostać! O tak! Ja zrobię drogę! Przetrzymajcie! O shit! Przetrwaj 3 minuty! O, to będzie strzelanina! Czemu to powiedział? Musiał wiedzieć, że się zjawię! Oczywiście! A, zaraz! My tutaj mamy jeszcze kilka dziur! Ej, właśnie, jak ja się schowam? W taki sposób mogę przetrwać 3 minuty pod peleryną niewidką. Okay. Nie zadomawiaj się tutaj. Tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. No tylko ci kurde na miotłach. Ale ich... Jesteśmy w stanie rozwalić? Tylko chyba lekko... ogłuszyć. Faza druga plus te dwie minuty. Okay. Spaduwa! No, teraz ich jest trochę więcej. Ja wam też mogę Confringo dupnąć. Czekaj, syk. Ciul. Ktoś z góry wali?
Dobre. Chociaż co jak co, ale ta drętwota jest niezastąpiona. Bo naprawdę potrafi dość sporo. Ostatnia faza namieszać. Wystarczy, że trafimy w takiego szmalcownika w głowę drętwotą, bez jego protego. I porobione. Drętwota! Okej. Okay. Jest w miarę celna, nie? Drętwota! Jest w miarę celna. Dobra. O kurde. Kto mnie tu zaatakował? Zaklęcia są mocniejsze i bardzo dobrze. Tylko, że jeszcze bym potrzebował... Może się schować? No, nie da rady się przed nimi chować. Okej. Hermiono, musimy uciekać! To... rusza się! Szmalcownicy są w środku! Ja bym stąd uciekał, Hermiona. Bo się zawali. Ron! Harry! Złapcie się mnie! Czy to był jakiś wybuchowy element zwierzęcia? Drętwota! Ron, gdzie ty kurde leziesz tak do przodu? Co, znowu backtrack? Jeśli tak, to mamy naprawdę spory obszar do przebiegnięcia. Jezus Maria, no i tu jest. Kurde, no nie trafiam. Co jest? Dobra, dawać konfringo. Oh shit, to nie jest zbyt dobry pomysł. Okej, okay, nic. Czym mamy plecy? Jezu, mam plecy! Oż ty w życiu! Ty, no więcej was tu matka nie miała? Drętwota! I możemy chyba się zatrzymywać, bo oni się nam pojawiają też na plecach. Trochę dupa z tego wychodzi. Ja się zajmuję tymi, co widzę z przodu, a którzy z tyłu nam się deportują. Uzupełniający krew. Chyba, że zrobimy tak. Wywołamy tych, którzy tutaj będą. Okej. Okay. Zrobimy taki calorie treat do poprzedniej bazy. Okej. Okay. I z takiej odległości wydaje mi się, że konflingo możemy spokojnie sobie strzelać. Pokonamy. Konflingo! No, niekoniecznie trafiłem. To długo leci. Ta drętwota kastowana cały czas. Chyba jest troszeczkę lepsza. Drętwota! Dobra, trafieni. Drętwota! Uważaj! Ja nie wiem, czy oni się kiedykolwiek kończą. Wyglądają tak, jakby się cały czas tutaj deportowali. Już trochę spokoju. No nie, no następny. No jeszcze jeden. A za nim kolejny. Dobra. Wydaje mi się, że to jest taki chyba choke point. Najlepiej to po prostu przebiec. Drętwota! Drętwota!
Dobra, porobiony. Co możemy, to może jednak warto zaatakować. O, świetnie. Jeszcze do tego dementor. Ty, no nie ma się gdzie schować. No nie! No kurde! Nie no, jest jakieś, są jakieś istne jaja. Co to ma być, kurde? Obrona Hogwartu? Dobra, walcie się. No, wierzba. Wypadł mi stąd. Może dojdziemy do kolejnego checkpointu. To będzie z bańki. Tylko, że no właśnie, tutaj tu przejść ten labirynt. Niesamowite. Kipunek jest pełen. A, no. Tutaj akurat pająki są, więc nie ma aż tak źle. Nie dobrze idę w ogóle? Co się dzieje? Czemu nie działa zaklęcie czterech stron? Dobra, jest. No i właśnie, można jeszcze Confringo chyba na górę iść. O kurde. Confringo przeciw Confringo, tak? Demendo. Nie deportować mi się tutaj na twarzy. I tu coś mamy. Żongler. Ty, a nasi nam nie pomagają? Dobra, spadła. Gorzej, jak za chwilę nam się zacznie ściemniać. O, chyba checkpoint jakiś jest. Jest tyle dobrze. No i tu mamy otwartą przestrzeń. Warto kogo można to jednak wyeliminować. No, przesadzacie, panowie. Dobra. Płyny wypływające na propsie. Płyn uzupełniający krew można było, kurde, sobie wypić. I tu chyba tak naprawdę gdzieś zaczynaliśmy. Więc jak tu dobiegniemy, to bardzo możliwe, że... to będzie to. Jep. Co się stało? Ta ozdoba. Wiedziałam, że ją znam. To był róg buchorożca, silnie wybuchowy materiał klasy B. Niestabilny. Jak Xenophilius. Czy nikomu nie można ufać? Trudno go winić. Porwali Lunę. I wiemy już, czego szuka, sami wiecie kto. Chce zdobyć insygnia śmierci. Nie możemy tu zostać. Będą nas szukać. Już znaleźli. Witaj, laleczko. O kurde. Przetrwaj nadchodzący atak. No. No co, mamy przetrwaj. Dziennik misji. Przetrwaj nadchodzący atak. Ucieknij szmalcownikom. Mamy im uciec. Trzeba było tak od razu, że mamy im uciec, a nie walczyć z nimi.
Proszę mi nie przewracać. Felix Felicis. Przetrwaj nadchodzący atak. Nie jest równoznaczne z tym, żeby uciec. Chyba Greybeck, nie? My chyba właśnie w tym kierunku. Wypad. Do góry, do góry, do góry, do góry. Nie zatrzymujemy się. Którędy? Tu. Shit. Jest tu za dużo. Ja nie wiem, czy ja czasem nie powinienem się poddać, bo w zasadzie mogę się tak z nimi bić tutaj, w prawo i w lewo wybiegać. Ale oni cały czas się pojawiają. Jaki jest dziennik misji? Przetrwaj nadchodzący atak, uciekniesz malcownikiem. Czy to jest jakikolwiek świstoklik czy coś? Może ten kamień jest świstoklikiem? Bo nas, to zaklęcie czterech stron świata, prowadzi praktycznie w to miejsce, w ten pół. A, czyli trzeba było chyba jednak się poddać tak naprawdę. Jest ich więcej, a my nie możemy uciekać. Teraz ich mamy! Rozpoznali nas. Hermiona. Wiesz, kim oni są? Są na liście? Nie ma ich na liście. Niezły brzydal, co? Wpadł w pokrzywy? Co tu robicie? Czemu tak kłamiecie? Zmiana planów, chłopcy. Nie bierzemy ich do ministerstwa. Co na mnie rzuciłaś? Zaklęcie żądlące. Tylko w ten sposób mogłam cię zamaskować. No. Nie biorą nas do ministerstwa, ale biorą nas w troszeczkę gorsze miejsce. Puśćcie nas! Nie wolno wam! Cicho bądź, laleczko. Chcę zobaczyć, co sama wiesz, kto zrobi z tobą. A tym bardziej, jak dowie się, że jest... czarodziejką pochodzącą z rodziny Mugoli. Właśnie tu! Jest! Puśćcie ją! Hermiona! Hermiona! No nie mów już Hermiona, będą wiedzieć, kto to jest! Co coś zrobić? Nie możemy zostawić Hermiony samej! Bellatrix jest tam! Cześć, Harry! Luna? Nic ci nie jest? Co? To tylko zaklęcie żądlące. Hermiona mnie zamaskowała. Harry, musimy stąd wyjść! Jeśli Bellatrix nas pozna, musimy pomóc Hermionie! Wiem! Ale zabrali nam różdżki! Co mamy zrobić? Może pomóc? Zgredek! Dobij! Co ty tu robisz? Zgredek przybył pomóc Harremu Potterowi! Znaczy, że możesz się tu teleportować? I zabrać nas stąd? Oczywiście, jestem skrzatem! Weź innych do kryjówki, a potem nas stąd zabierz! Oczywiście! Puśćcie mnie! To Hermiona! Nie! Harry! Dziękuję. Idź na górę i uratuj Hermionę przez Bellatrix Strange. A na górę to którędy?
Jezu, aż takie kazamaty tutaj mają Malfoyów? Nie wpadłaś w oko Skabiorowi. Zostawimy mu cię, co ty na to? Nie! Expelliarmus! No! Przetrwaj atak Bellatrix. O kurde. Malfoy! I tatusiek. O kurde ty. Jak misja nieudana? Sam jesteś nieudany. No, wstawać. Żartowałem! Nie wstawajcie! Zdrajca czystej krwi! Chcemy... Dobra, Drętwota. Nice. Nie wolno krzywdzić Harry'ego Pottera! Ty brudny małki szanie! Jak śmiesz kraść różdżkę? Jak śmiesz sprzeciwiać się swoim panom? Przekaż czarnemu panu pozdrowienia. Zgredku, nie! Już dobrze. Tutaj. Trzymaj się, Zgredku. Leczę cię. Hermiono, torebka. Musisz coś mieć. Dym tam, cokolwiek. Hermiono, pomóż. Taka piękna noc. Z przyjaciółmi. Zgredek szczęśliwy. Z przyjaciółmi. Harry Potter. No i to są, jak widać, poświęcenia w walce z Voldemortem. Zespół tworzący grę Harry Potter Insygnia Śmierci, część pierwsza od EA Bright Light. Słuchajcie, tutaj właśnie kończy się ta siódma, dobrze kojarzę? Siódma część Harry'ego Pottera. Jak coś, to przed nami jeszcze oczywiście część druga Insygniów Śmierci. Podejrzewam, że równie krótka, ale nie jestem pewien, muszę zobaczyć. Także dajcie znać, czy lecimy jeszcze z częścią drugą. Podobno lepszą niż pierwsza, tak słyszałem takie opinie. Ale na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o część pierwszą. Dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16:00. A dzisiaj zapraszam Was do dwóch playlist proponowanych dla Was i widzimy się również w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye.